Jarek, mamy pytanie. No. Bo słyszeliśmy, jak kłócisz się z Lucy i sprzedajesz Addiction, bo nie wiemy, czy mamy pracę, czy nie. Słuchajcie, nie, nie sprzedaję Addiction i nie sprzedam. To był tylko i wyłącznie pomysł Lucy. Czy ty nie podpisałeś tej umowy? No nie podpisałem umowy i żadnej umowy nie podpiszę, Kądziu. Słuchajcie, Addiction jest moje i tak zostanie, koniec. A wy dalej tam pracujecie. Po kwarantannie zrobimy remont, odświeżymy, no i znowu będą tłumy. A wiesz, jak długo ma trwać ten remont? Dominika, no nie wiem dokładnie ile, no ciężko powiedzieć. No ciężko, ale no też kończy nam się kasa, nie? Dokładnie. Słuchajcie, no dobrze by było, gdybyście sobie tymczasowo coś znaleźli, no. Ale za niedługo wrócimy, staniemy na nogi i wrócimy na nowo za Addiction. No spoko, ja akurat pracę znajdę sobie bez problemu wszędzie, także jak będziecie mnie potrzebować, to dajcie znać. Ej. Mam nadzieję, że jak najszybciej wszyscy wrócimy do Addiction. Tak, ja też. No, pewnie, że wrócimy. A jak będziesz potrzebował naszej pomocy z tym remontem, to możesz na nas liczyć. Dzięki wielkie. Mogę na was liczyć? No. Tak, jasne. Muszę zadzwonić, przepraszam. Okej. Okay. Coś kawę? No, możesz zrobić. Cześć, zaraz przyjdę. No. Sara? Cześć, tu Marcel. Piekarski. Tak, zgadza się. Słuchaj, słyszałem na vlogu, że szukasz barmana. Powiedz mi, jaką macie stawkę podstawową? Okej. Okay. A tak średnio dziennie z napiwkami to jak wychodzi? No wiesz co, no bo w Addiction jest lipa straszna przez tą pandemię, a Arek coś tam mówi, że jakieś plany ratowali. Co ty wyprawiasz? Wiesz co, ja zadzwonię później, dobra? Pa. Co? Naprawdę rozmawiałeś z Sarą o pracy w Scarface i o naszych problemach w Addiction? Nie, no ja się chyba przesłyszałem. Nie przesłyszałeś się, no szukam pracy, no co w tym złego? No Arek sam powiedział, że mamy szukać. Ale u Sary? Ziom, ona daje 20% więcej, poza tym jest więcej ludzi, a tym samym więcej napiwków. Ale okej, okay, wróci do nas do Addiction, tak? Jak będziemy ruszać jeszcze raz? Stary, nie wiem. Jak okaże się, że to jest dla mnie korzystne finansowo, to może zostanę tam na stałe. Co robisz? Stary, ja nie pracuję dla idei. Jak miałem szkołę tańca i Addiction, to było spoko, ale teraz... Sorry, ale dzwonię do Sary powiedzieć, że jestem zainteresowany. Siemal, ja cię nie rozumiem po prostu. Cześć, cześć Sara, Dominika Natowicz z tej strony. Słyszałam, że szukasz barmanki. Co ty robisz? Tak, robiłam największą taką Addiction, więc mogę, może wpadnę na godzinę i zobaczę, jaki ci targ zrobię. Ty nas posłuchiwałaś, no! Dobra, cześć! Jak mogłeś się co wy robicie? Domi z Marcelem biją się o to, kto będzie pracował u Sary. No, sam powiedziałeś, że mamy szukać jakiegoś zajęcia. No a Sara akurat szuka pracownika, no to pomyślałem, że wezmę tę puchę, no o, i się... O nie, kochany, sorry, ale ja wezmę tą pracę. A jak będziecie chcieli, żebym wróciła, to musicie przebić ofertę Sary. Słucham? To ja sobie żyły wyprowam, żeby postawić Addiction na nowo, a wy co? Chcecie iść do Scarface? A ty? Zobaczysz, zobaczysz jeszcze. Dzięki. To może ja powinienem mieć to wszystko gdzieś. Chodź, olej ich. Damy sobie radę sami.